Witajcie kochani, niedługo będzie już koniec czerwca i zapraszamy Was na przegląd roślin kapustnych, jak one rosną, jak się sprawują. I jesteśmy przy grządce, w której rosną kalafiory oraz brokuły. Pierwotnie ta grządka była pod tiulem czy pod siatką, natomiast zdjęłam tę siatkę z tej grządki i z drugiej, do której za chwilę pójdziemy, dlatego że tutaj na tych drążkach przesiadywały ptaki i one swoimi pazurkami dziurawiły siatkę i tiul. I w zasadzie nie było wielkiego sensu, żeby w ten sposób chronić rośliny, bo przez te wielkie dziury i tak szkodniki mogą się przedostać. I tutaj mamy kalafiory. Zarówno kalafiory, jak i brokuły są z odmian, to są nasiona kolekcjonerskie. I jak sobie zajrzymy tutaj, to widać już, kochani, pięknego, pięknego kalafiorka, który się nam tutaj wynurza. Więc jest szansa, tu jest jeszcze skryty w liściach, więc nie będę go odsłaniać, ale tutaj jest kalafiorek, podobnie tam. Kalafiory mają się dobrze, dobrze rosną, mają ładne liście. Na razie jeszcze te liście nie wykazują. No, proszę, kocur, Lucia, wyjdź. Teraz ona sobie, zobacz, będzie tam leżeć w tych kalafiorach. No, tu jest tyle miejsca, że może sobie tutaj leżeć i rośliny są na tyle duże, że ona już ich nie uszkodzi. Jeżeli chodzi o kalafiory, kalafiory ładnie się zawiązały i będziemy niedługo cieszyć się ich smakiem. Natomiast jeżeli chodzi o brokuły, to tutaj dzieje się coś bardzo dziwnego. To są te brokuły fioletowe, nie pamiętam teraz nazwy ich odmiany, ale jak w zasadzie zobaczcie, jak dziwnie one rosną. Może to jest normalne dla tej odmiany, ale jest bardzo wysoka ta część, o, bielinek akurat. No, będziemy musieli zastosować opylanie albo opryski. W każdym bądź razie, wracając do brokułów, to one wykształciły bardzo taką wysoką tę część zieloną. Natomiast nie wiem, czy tutaj jest w ogóle, są jakieś zawiązki tego brokuła. Zresztą chyba już powinno coś tutaj się pokazać. Nie wiem, czy nasiona, jeżeli to nie jest normalne, bo tej odmiany nie znamy, czy te brokuły nie powinny się już pokazać, więc może też, gdyby powinny już, to może oznaczyć, że nasiona może były w niewłaściwym momencie zebrane, bo we wszystkich brokułach jest dokładnie taka sama sytuacja, że tu nic nie ma na razie. Może się to z czasem zmieni. Czyli z kalafiorów jesteśmy zadowoleni, a co do brokułów, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Idziemy teraz do grządki już bardziej kapuścianej. I tutaj mamy jarmuż, ten, który my bardzo lubimy, ten jarmuż czerwony. On zaczyna mieć objawy żerowania, to jest albo jakaś pchełka, albo jakaś śmietka, więc trzeba będzie zrobić oprysk albo opylanie. O, to co roku pojawia się na jarmużu, czyli mamy tutaj mączlika. To jest ten okres, kiedy jarmuż właśnie teraz będzie, jak to się mówi, słabował, czyli będzie atakowany przez różnego rodzaju szkodniki. Przejdźmy do drugiego egzemplarza. Ten jarmuż rośnie w grządce w towarzystwie cebuli oraz ogóreczników. Tu jest jeszcze posiana fasola, jeszcze fasola nie wzeszła. No i taka sama sytuacja, tylko troszeczkę gorszy stan. Tu już są większe dziury wyjedzone, więc już trzeba będzie szybko reagować. To samo, jeżeli chodzi o mączlika. Co roku powtarza się to samo, więc przyjdziemy z odkurzaczem, żeby ograniczyć ilość mączlika i musimy zaraz zastosować jakieś opryski i na to zastosujemy opryski z olejku nim. A jeżeli szybko to nie poprawi sytuacji, to będzie trzeba po prostu zastosować opylanie, bo nigdy opylania do tej pory nie robiłam i w tym roku
zmusiła mnie sytuacja, żeby zastosować opylanie mączką bazaltową na bakłażanie. I tak opylony z tą mączką bakłażan stał 3 dni, po czym porządnie żeśmy go wymyli i słuchajcie, od razu poprawiła się jego kondycja, od razu pojawiły się owoce bakłażana i tu dokładnie to samo zastosujemy. Idziemy po kapustę. Tak, pamiętaj, że nutka jest czy wyszła? Pierwsza kapusta w tym roku i pierwsza kapusta z naszej grządki. Tutaj. Piękna. Pokaż. Piękna kapusta. Przepiękna. Tak. Środek, czyli tą jedną, tak? Tak, myślę, że na razie jedną, chyba że... Środek dla nas, a te listki dla królików. Chociaż kury też je uwielbiają. A kaczki? Kaczki też. Właściwie dobrze. Wszystkie zwierzaki jedzą te liście. Dobrze. No to przejdźmy w takim razie do kurnika, do zagrody. Proszę bardzo. Proszę. Dobrze, że jest tyle zielonego. Nie ma żadnych szkodników, takich nie wiesz, widać, nie. Nie widać. Może wystarczy, reszta dla nas, co? Wystarczy. Dobra, idziemy robić kapustę. Lampy fajne. Kochani, Krzyś uważa, że ja robię najpyszniejszą kapustę. Zgadzam się. Najpyszniejszą. Najpyszniejszą. I teraz jaką ty chcesz kapustę? Taką tradycyjną. Tradycyjną, bo jeszcze może być z pomidorami. Ale dzisiaj może zrobimy tradycyjną. Ale zanim będę gotować kapustę, jeszcze zobaczymy, jak ona wygląda. Proszę. Piękna. Piękna, zdrowa. Spróbujmy, jak smakuje. Chcesz listek? Ja zawsze wyjadam tutaj te środki. Głęby? Tak, są pyszne. Dobrze, zanim będziemy w ogóle gotować kapustę, to ona sobie tutaj w soli, w cukrze poleży. Natomiast jak ugotować taką młodą kapustę, taką pyszną? Znaczy, jak ty robisz taką kapustę? Tak, według babcinego przepisu, bo to jest kapusta, którą ja też bardzo lubię i tobie też smakuje. I u nas w domu zawsze się taką kapustę jadło. To umieszczę link w opisie tego nagrania z przepisem, jak zrobić właśnie taką kapustę. No i kochani, na obiad własna kapusta. Słuchajcie, jest zupełnie czymś innym niż kapusta kupna. Ona zupełnie inaczej smakuje. To jest mój ulubiony obiad. Ziemniaki, kapusta i zsiadłe czy siadłe? Nie wiem, u mnie się mówiło zsiadłe, z siadłem, ale u mnie mleko, się też siadłe. Właściwie z mleka od krowy, tak? Też jest zupełnie coś innego. Ta kapusta jest tak soczysta,
że w ogóle nie trzeba było dodawać ani odrobiny wody. Pod wpływem soli, cukru puściła bardzo dużo soku, jest przepyszna w smaku, bardzo szybko się ugotowała. Wspaniała, też lubię ten letni obiad. Coś cudownego. Takie proste jedzenia, a naprawdę tak smaczne. I to jest piękne, że masz ochotę na kapustę, idziesz do grządki, zrywasz kapustę, chwila, moment i już jest gotowe. Pyszne. Jedno z lepszych dań. Smacznego. Smacznego. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. World is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, okay, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. Świat się cieszy z pracy mej.